rozpoczęcie, powiedziała, że nie będę tego wiedzieć. No, zaczyna. Jednorodny das elektronowy. Znaczy, zeszłe spotkanie było poświęcone tak bardzo ogólnemu sformułowaniu metody Hartree-Focka, w której podkreśliłem to, że funkcja falowa jest funkcją falową. Może najpierw, że Hamiltonian wieloelektronowy zastępujemy Hamiltoniami jednoelektronowymi, w której prawdziwe oddziaływanie coulombowskie jest zastąpione przez pewne pole średnie. Takie klasyczne wyrażenie oddziaływania elektronu z gęstością elektronów pozostałych w układzie. Zażądaliśmy też, żeby funkcja falowa była iloczynem funkcji jednoelektronowej w metodzie Hartree, a w metodzie Hartree-Focka dodatkowo powiedzieliśmy, że ona musi być antysymetryczną kombinacją ze względu na to, że uwzględniamy spin, mówimy o fermionach. Jeżeli teraz sam Hamiltonian był taki, że mieliśmy B do kwadratu podzielić przez 2M, mieliśmy potencjał coulombowski oddziaływania elektron-elektron, mieliśmy pewien potencjał zewnętrzny, który też był potencjałem O. Dobrze. I to wszystko działało na funkcję nas pi i R, gdzie R było, gdzie i było pewnym ogólnym indeksem, który zawiera jakiś tam orbitalny i spin. Dodatkowo dochodziła część związana z wymianą, i to była właśnie ta część związana z antysymetrycznym charakterem, znaczy na przykład tym, że jest to wyznacznik Slatera w funkcji jednoelektronowej. I tutaj zmodowaliśmy po tych stanach J, mieliśmy Phi J od R, a tutaj żeśmy mieli oddziaływanie też J, ale z gwiazdeczką od R Phi, Phi I od R, to jest wszystko operator działający na funkcję falową stanu i tego. Też od R prim, tutaj jest R prim z R prim, D R prim. No i to wszystko razem było energią Hartree-Fockowską stanu i tego. Tutaj, jeżeli mówimy o, dobrze. Chciałbym dzisiaj omówić najprostszy przypadek, któremu poświęcono sporo uwagi. Jest to przypadek modelu żelu, w którym elektrony są w potencjale stałym, w jakimś pudle powiedzmy. I mamy do czynienia z sytuacją, w której nie tylko elektrony są w tym pudle, lecz również mamy dodatni ładunek jednorodny, który będzie całkowicie kompensował ładunek ujemny elektronów. No to nieładnie dla mnie zaczynało dzisiaj. Mamy żel, bo właśnie nie poseł żelek pozwolą. Może Jelly w takim razie będziesz miał synopistyczny model Jelly. A potem to było wszystko w języku na języku. Biedny żelek nie wie co robić. Ja nawet jestem biedny. Chciałbym się stawić, że jeżeli mamy do czynienia z tym dodatnim tłem, które jest jednorodne, i mamy do czynienia z gazem elektronów, które są ujemne i które są również w odpowiedzi na zewnętrzny potencjał jednorodny, też są jednorodne, to w tej sytuacji jest coś takiego, że to dokładnie musi się znosić. Zostajemy w związku z tym z naszego Hamiltonianu ostaje się energia kinetyczna i część wymienna. Część coulombowska zniknęła. Mówimy teraz o stanach I, które w naszym przypadku będą stanami opisanymi przez wektor falowy i przez część spinową, strzałkę do góry czy do dołu. I będą to fale polskie, jak się okazuje. To znaczy tutaj mamy czynnik normalizacyjny, V, to jest tą dużą objętością, w której pracujemy. Mamy E do I, K, R. Mamy też sigmę, to znaczy strzałkę, która będzie do góry albo do dołu. Jeżeli podstawić to wyrażenie teraz, to wyrażenie, żeśmy w pewnym sensie podstawili w to miejsce i powiedzieliśmy, że to musi znikać, teraz będziemy chcieli podstawić funkcję falową, już konkretną postać i rozpatrzyć część wymienną. Czy ty już jakieś warunki brzegowe tu chcesz mieć? Nie, chcę mieć takie, że jest normalizowane do pudła objętości V. To jest to, co mi jest potrzebne. Tutaj potencjał jest stały.
Tak? I teraz to, co tutaj pojawia się, to, o czym mówił profesor Mostowski, prawda, że oddziaływanie zależne od spinu. Nie chodzi tutaj o to, że każdy elektron ma spin, czyli moment magnetyczny, i że może być oddziaływanie dipolowe między momentami, tylko chodzi o to, że jeżeli elektrony tutaj, prawda, one się sprzęgną wtedy i tylko wtedy, kiedy ich spiny będą skierowane w tą samą stronę. Każdy elektron w związku z tym, jeżeli mamy taki gaz, będzie oddziaływał nie ze wszystkimi elektronami pozostałymi w układzie, tak jak ma to miejsce w oddziaływaniu gromadzkim, lecz jedynie z połową, prawda, z tą połową, która ma spin w tą samą stronę. Ale tego to tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego jak elektrony mają przeciwne spiny, to ci mają nie przyciągać, czy odbywać z kulomoską. Pszczołka z górą, znaczy... Nie, kulomoska to nie. Jak one są klasycznie, prawda? Masz one produkty, ale ta zasada nie powinna być no różna od zera, zarówno dla kiedy spiny są równoległe, jak są antyrównoległe. Tak, jak są antyrównoległe, to pszczołka taka, jedno z drugim się uważa, że to będzie znikało. A niby dlaczego? Kulomoska to... Co ma strzałka do oddziaływania kolombowskiego? Oddziaływanie kolombowskie jest związane z... Ale nie. Cząstka ma dwa parametry. Ładunek elektryczny i spin. Tak. I ładunek elektryczny i spin oddziałują od siebie niezależnie, bo są różne przestrzenia. A to są funkcje falowe na razie. To nie jest... Ale funkcja falowa to jest... ładunek elektryczny jest ważniejszy, bo jest związany z jakąś regułą super wyboru i spin jest związany z symetrią układu. I te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. I czy spiny są takie, czy śmakie, to kulombowski sposób oddziałują. Dlaczego mają nie oddziaływać? Dlaczego ma ten fakt, że siłą woli oznacza, jeżeli nie ma oddziaływania pomiędzy spinami, to jak ten spin ma wiedzieć, że ten drugi spin jest drugą mańkę? No jeżeli, ale to jest pozostałość. Ale mam jeżeli, dwa spiny, tak, to, mam że, dwie dwa elektrony. Tylko w krysztale tak naprawdę masz ale wyłącznie to atomowe. Są no, dwa elektrony. To jest jednak ciągle kryształ i masz wyłącznie kryształ, atomowe funkcje falowe. Tutaj to jest część. Ale ta jakiś kryształ jest napisane, a to może być w zero. Dlaczego to ma być? Oddziaływanie kulombowskie jest oddziaływaniem związanym z ładunkiem elektrycznym. Oczywiście, masz rację. No i nic jest rozumiem, że można powiedzieć, że nie ma oddziaływania dipolowego, bo są z jakiegoś powodu za daleko. Nie, no, mimo że to nie ma sensu, bo oddziaływanie dipolowe jest nieskończenie długości. Ale można to powiedzieć i można różne już wymiennego oddziaływania może nie mieć. Ale dlaczego kulombowskiego oddziaływania nie ma, jak spiny są przy antyrównoważeniu? Znaczy ono jest, to więcej, jeżeli jest układ... O, wreszcie ktoś odważył się przyznać mi rację. Nie, no, znaczy... Nie wiem, do czego Piotr dąży na mnie. Zaczyna się interesując. No, jest, tylko że na przykład, tak, w korelacjach położeń, my tego nie zobaczymy, póki nie wyjdziemy poza opis Hartree-Focka. To jest właśnie pytanie. Dlaczego to w przybliżeniu Hartree-Focka? Ja rozumiem, że można powiedzieć w tej chwili, że to się kładzie równe zero. Jeśli pozwolisz, ja to przedstawiałem w zasadzie na zeszłym zajęciu. Powiedziałem, że mamy prawdziwy potencjał, jest fałą. Prawda? Jeżeli mamy funkcję falową, która jest prosta, to masz, prawda, która jest wyłącznie iloczynna w funkcji w metodzie Hartree, dostajesz część kulombowską, część wymienna będzie się brała z tego, że bierzesz antysymetryczne kombinacje, prawda? I będziesz miał w związku z tym pojawiać się część prosta, która jest normalnie ta, o czym mówisz, i część złożona, część zależna od spinu właśnie, w ten sposób, tak jak jest to powiedziane, która jest wymienna. Innymi słowy, jeżeli masz dwa neutrony, które nie oddziałują kulombowsko w dalszym ciągu, ponieważ są fermionami, będziesz miał część wymienną. To będą miały krótkozasięgowy potencjał, jaki by nie miały, pojawi się część związana z tym, że one muszą być antysymetryzowane. Więc masz układ bez kulomba, z wymianą, bądź i tak dalej, prawda? I teraz to, co się tu pojawiło, to się pojawiło właśnie. I teraz, jeżeli można pojechać tutaj kawałek dalej, to sytuacja jest taka, że jeżeli te funkcje falowe są funkcjami typu E do IKR, to będziemy mieli E do K' minus K. Od R', prawda? Więc to wszystko razem złoży się w V od K, K' minus K. Będziemy mieli do czynienia z transformatą Fouriera
potencjału kulombowskiego. I dalej będzie trzeba jeszcze przeprowadzać tutaj, tutaj to będzie działać na tą funkcję podcałkową. Natomiast jeżeli popatrzeć na to, jak wygląda energia Hart i Fokka, ciąg dalszy, to będziemy mieli w ten sposób, że energia Hart i Fokowska od K i do końca się tak zrobi, bo jedno R wyjdzie na zewnątrz. Tak, teraz więc to, co ja chcę powiedzieć, dokładnie. Spróbujmy zrobić, że będziemy mieli, co to jest energia taka Hart i Fokka, którą będziemy definiowali jako K sigma, prawda? Tutaj będę miał, zadziała na to wszystko razem ze stanem K sigma, prawda? To znaczy tutaj mi się pojawi, że to jest K sigma, zadziała nam to z drugiej strony, więc ta energia Hart i Fokowska to będzie to. To znaczy będę miał K sigma razy P do kwadratu przez 2 R, prawda? I tutaj będę miał stan K sigma. I dodać to wszystko razem, prawda? Zaczynam działać tutaj na, napiszmy to już może bardziej eksplicite. Mówię o stanach, które są w środku. Mówię o tym, że one powinny być mniejsze bądź równe promieniowi Fermików. Dostanę E do kwadratu. Dostanę E do kwadratu. No i tutaj dalej mamy K sigma, K sigma, potencjał, ten prawdziwy jeszcze powiedzmy E do L i J. Tu będę miał K sigma, K sigma. Więc mam kolejne tutaj sumowanie. Pamiętamy, tak jak powiadam, że musimy sumować po tym samym kierunku skrótów. To wszystko razem daje w związku z tym część kinetyczną H do kwadratu, K do kwadratu przez 2m, to jest część kinetyczna energii Hart i Fokowskiej. Okazuje się, że to się da wykonać, to całkowanie da się wykonać. Polecam w szczególności kitla kwantowego, tam są trzy strony poświęcone temu, jak tam zmienić zmienne i dobrze wycałkować, żeby się wszystko skończyło sukcesem. Sukcesem się kończy, który wygląda analitycznie, ale niezbyt prosto, to znaczy mam 2e do kwadratu, tutaj mam pi, tutaj mam k Fermiego, a tutaj mam pewną funkcję, która jest funkcją wektora znormalizowanego do k Fermiego. Więc mamy energię kinetyczną i ujemną poprawkę na oddziaływanie wymienne. Tutaj ta funkcja jest napisana u góry. Nie wiem, czy Państwo ją widzą. Może ja tutaj ją napiszę, że ta f to jest 1/2 dodać 1 minus x do kwadratu podzielić przez 4x, logarytm naturalny 1 minus 1 dodać x podzielić przez 1 minus x. Więc funkcja jest o, jaka jest. Ona nie robi takiego specjalnie, nie jest taka całkiem prosta, nie są kontrolne, że tak powiem. Słucham? Właśnie, są pewne problemy dla k równego k Fermiego. Prawda? I teraz no więc właśnie, to znaczy dla, na powierzchni Fermiego pojawiają mi się pewne problemy. Ta funkcja jest narysowana w tym miejscu, więc ona dla małych k jest po prostu 1, a potem spada do połowy równiutko na powierzchni sfery Fermiego. Tak? Teraz to, co chcę tutaj pokazać, i to jest coś, czemu chciałbym sekundeczko poświęcić uwagi, bo to jest taki pierwszy efekt, o którym chciałbym mówić, to jest gaz elektronów słupowych. I tak jak mówię, tutaj jest odłożona energia w funkcji K Fermiego, a raczej K do K Fermiego. Prawda? W związku z tym na powierzchni Fermiego jesteśmy, gdy K równa się K Fermiego, a więc ta zmienna jest 1. Jeżeli uwzględniamy tą pierwszą część energii Hart i Fokowskiej, to dostajemy normalną paraboliczną, prawda, zależność energii od wektora K z masą elektronu swobodnego. Włączenie oddziaływania, tutaj już jesteśmy włączyli oddziaływanie, to znaczy mamy nie tylko tą część, ale również część wymiarkę, powoduje to, że energia idzie dosyć mocno w dół i cała jest po stronie energii ujemnej. Prawda? Dobrze. Tak jak zwraca uwagę tutaj pan profesor Turski, na poziomie Fermiego funkcja jest ciągła, ale zaczynamy mieć pewne rozbieżności w momencie, gdy tam się przechodzi, bada się pochodne, to znaczy będziemy chcieli na przykład gęstość stanów i tak dalej badać, to tutaj pojawią się pewne problemy z osobliwościami, które dalej będą się tłumaczyły na funkcję odpowiedzi na przykład i osobliwości funkcji odpowiedzi. To, na co w pierwszym ruchu chciałbym zwrócić uwagę, to to, że
mamy tutaj do czynienia z parabolą, prawda? Jeżeli mamy tylko energię kinetyczną, to energia jest określona przez masę swobodną elektronu. Po uwzględnieniu oddziaływania elektron-elektron, ta parabola robi się znacznie szersza, to znaczy ona sięga od minus 3 do 0,5, to znaczy ona jest prawie 2,5 raza większa niż owa dosyć łagodna parabola wynikająca z energii kinetycznej. W czym jest zmiana energia? To są jakieś efektywne Rydbergi? Słucham? W czym jest energia? Energia jest w energii Fermiego. Więc ja tutaj jedynym parametrem jest K Fermiego, energia Fermiego jest jednostką, prawda? Więc ja z energii Fermiego, normalnej EF, schodzę tutaj do 3 EF, prawda? Jeżeli mam szersze pasmo, to znaczy, że masa efektywna jest mniejsza. Ja tutaj można by było liczyć drugą pochodną po wektorze falowym K, po to, żeby wyliczyć masę efektywną, prawda? Tak jak to się normalnie robi. Jeżeli ja mam energię, dam o takim wyrażeniu, powiedzmy, to jak dwa razy to zróżnikuję i podzielę przez K kwadrat, to dostanę 1 na K. Prawda? Więc ja teraz po to, żeby uwzględnić ten czynnik drugi, musiałbym dwukrotnie zróżnikować po K to wyrażenie, co się da zrobić, ale jest na tyle niejasne, że niewiele z tego wynika. Prawda? No można, funkcje da się zróżnikować. Natomiast ja zmierzam do tego, że jeżeli mam układ, w którym szerokość pasma zwiększyła się trójkrotnie, to masa efektywna trójkrotnie zmalała. Otóż to jest coś, co jest dla mnie, jako człowieka związanego z kryształami, dosyć nową sprawą, prawda? Normalnie w metodzie ciasnego wiązania mówimy, mam atom, ten atom ma swoją funkcję falową, drugi atom ma swoją funkcję falową, zaczynam robić kryształ, ten elektron widzi sąsiednich atomów, prawda? I tworzy się pasmo, którego szerokość jest zależna od stałej sieci. Im bliżej są atomy, tym szersze jest pasmo, w takim prostym modelu to jest sinusoida, a szerokość pasma to znaczy, tym lżejsze są elektrony. No i dobrze, jeżeli mamy dwa atomy, które są coraz bliżej, to coraz łatwiej przeskoczyć na sąsiada. Ruchliwość wzrasta, gdyby to znaczy masa maleje. W tym przypadku w ogóle nie ma tego problemu, bo tutaj nie ma sąsiednich atomów. No jesteśmy w rzędu, a mimo to oddziaływania elektron-elektron modyfikują nam masę efektywną elektronu. Sprawiają, że ona jest mniejsza. Ja tutaj mówiąc dwu trzykrotnie mówię na oko, bo to nie jest paraboliczne, prawda? Po to, żeby naprawdę wiedzieć, jak to tam jest, no to trzeba by było, tak jak mówię, dwukrotnie zróżnicować. Więc mamy tutaj dwie rzeczy, prawda? Obniżenie energii całkowitej dzięki wymianie, zmianę masy efektywnej, a więc i gęstości stanów na poziomie Fermiego. No a tak jak mówiliśmy, to wszystko jest interpretowane w metodzie Hartree-Focka, jest interpretowane jako energia jonizacji. Więc mam, prawda, to by była praca wyjścia, albo te energie to są energie, które służyłyby nam do wyrwania. Trzeba dostarczyć po to, żeby wyrwać jeden elektron z rzeki. To była konsekwencja jednoelektronowa. Jest też konsekwencja dwu, czy też wieloelektronowa oddziaływania Hartree-Fockowskiego. Ona wygląda w ten sposób, że... jeszcze raz przepiszę te inne wydarzenia, prawda? Mówimy tutaj o gęstości, to znaczy mówimy o tym, że mam n elektronów o objętości V i po to, żeby ją wyliczyć, robię w ten sposób, że mówię, że mam dwa spiny, prawda? I muszę przeprowadzić sumę po wszystkich K, które są mniejsze od K Fermiego, razy funkcja obsadzenia tego stanu K sigma, prawda? I ona jest 1. I to wszystko razem da się zcałkować. To się zamienia na całkę, to znaczy tutaj dostanę na V przez 8 pi do trzeciej, i tak dalej. I dostaję koniec końców, że jest to K Fermiego do trzeciej. Tutaj dzielimy przez 3 pi do kwadratu. No i teraz K Fermiego w związku z tym mam sytuację taką, że K Fermiego to jest, jak widać, 3 pi do kwadratu razy gęstość do potęgi 1 trzeciej. No i tak jak mówiliśmy, to było istotne, 1 trzeciej. Masz rację, przepraszam. Ale może iść na... Przepraszam. No to od wczoraj jestem w 3. Nie, dzisiaj w 11 jesteśmy w 6 do seminarium. Tutaj to, co chcę powiedzieć, to to, że będzie trzeba pamiętać o tym, że mamy spiny, które są do góry. Jest ich tyle samo, co spinów do dołu i jest to n drugi. Dobrze. A dlaczego? Bo tak sytuacja jest paramagnetyczna. Na razie to jest dodatkowe założenie. To jest dodatkowe założenie, z którego ja chcę w tej chwili odejść i zwrócić uwagę na rzecz następującą. Energia
wymiany, tak jak tam widać bardzo ładnie na rysunku, jest energią ujemną, prawda? Ona będzie obniżać stan, energię stanu podstawowego. Ona obniża, mimo iż, czy też no, tak jest w tym przypadku, to żeśmy założyli w tej chwili, że są spiny do góry i spiny do dołu i spiny jest tyle samo. Energia, jeszcze raz, zależy tylko i wyłącznie od tej połowy elektronów, która jest ze spinem do góry. Elektron ze spinem do góry nie widzi połowy elektronów, z którą w zasadzie mógłby oddziaływać, ale jej nie widzi, bo mają złe spiny. Jeżeli by się udało przerzucić spiny tej połowy elektronów do dołu na do góry, to mielibyśmy dwa razy więcej spinów do góry. Mielibyśmy w związku z tym sytuację, w której oddziaływanie wymienne byłoby dwukrotnie większe, powiedzmy umownie, prawda? I energia by uległa obniżeniu. A więc zmierzamy do tego, że oddziaływanie wymienne, jak z tego widać, nie, bardzo wyraźnie będzie chciało. Byłoby znacznie większe, dlatego że oddziaływanie jest kwadratową funkcją liczby elektronów. Za chwilę do tego dojdziemy. Dokładnie. Wyrzucę połowę, to nie o połowę większe, tylko cztery razy. Tak. I teraz ja będę chciał porównać tą sytuację właśnie, o której tutaj jest mowa, z sytuacją, w której mam do czynienia z n do góry 0. Przepraszam, n do góry to jest n, a n do dołu jest 0. To znaczy sytuację paramagnetyczną, w której mamy paramagnetyczną podatność podwójną, z układem ferromagnetycznym, całkowicie spolaryzowanym. Istnieje cena, oczywista zupełnie, którą będzie trzeba tutaj za to zapłacić, to znaczy jeżeli mamy ten układ, to energia kinetyczna wzrośnie. Więc jest współgra między wzrostem energii kinetycznej, a obniżeniem energii poprzez część wymienną. Teraz, jak wygląda sytuacja w tym przypadku? Mam taki ten promień Fermiego jest taki, czy też wektor falowy, prawda? Fermiego, tak jest dany. I on jest liczony przy takim założeniu, że mam tu siatkę dozwolonych wektorów K, prawda? I każdy z nich jest obsadzony przez dwa elektrony, ze spinem do góry i ze spinem do dołu. I potem wycinam kulę Fermiego i mówię, dokąd trzeba całkować, żeby dostać N. Natomiast jeżeli jest tak, że każdy z tych stanów jest obsadzony przez jeden elektron, to by było tak, że ja tych stanów muszę obsadzić więcej, o tyle, żeby to będzie dotąd, żeby efektywnie, jak gdyby ta koncentracja była 2N, że tak powiem. To znaczy K Fermiego w tym przypadku będzie dane takim wyrażeniem, że to będzie 3 pi do kwadratu, tak jak tutaj jest napisane, i nie n, tylko 2n. To znaczy muszę mieć dwa razy więcej stanów, żeby zmieścić moje elektrony. N stanów dla mojego wyjściowego układu, ale jeżeli ja teraz mówię nie dwukrotnie, tylko pojedynczo zajęte, to tych stanów musi być dwa razy więcej. To znaczy, ja to muszę gęstość zrobić, prawda, tak. I wtedy K Fermiego z primem dla sytuacji ferromagnetycznej będzie dane takim wyrażeniem, prawda? To znaczy, że będę miał 2 do 1 trzeciej razy K Fermiego zwykłego. Prawda? I teraz dalej muszę policzyć dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest energia kinetyczna. Energia kinetyczna w tym przypadku, jeżeli ja mówię o średniej energii kinetycznej na cząstkę, to muszę podzielić przez n, to znaczy, żeby to było na cząstkę, a potem powiem, że sumuję k kwadrat przez 2n, prawda? I robię to do K Fermiego. I pamiętam o tym, że są dwa spiny i tak dalej, i tak dalej. I wychodzi mi koniec końców, że to jest taki no, klasyczny wynik. Żadne 3 drugie. Przepraszam bardzo, to jest 3 piąte. Tak już nie napisałem. 3 piąte to jest. 3 piąte h kwadrat k Fermiego do kwadratu podzielić przez 2. To znaczy nie jest to energia Fermiego, tylko 3 piąte energii Fermiego. I to jest klasyczny wynik, który jest. Ja w podobny sposób mogę obliczyć energię wymiany, która będzie związana z tą sytuacją paramagnetyczną i okaże się, że ona jest dana wyrażeniem takim, że to jest minus 3e do kwadratu. No bo oddziaływanie kulombowskie, mimo wszystko, prawda? 4 pi. A tutaj będę miał po prostu K Fermiego. Także to będzie rosło kwadratowo z promieniem Fermiego, to będzie malało liniowo z promieniem Fermiego. I teraz zobaczymy, w jakich warunkach, dla jakiego K Fermiego, czyli dla jakiej koncentracji elektronów, mamy szansę na zrealizowanie sytuacji, która tutaj się pojawia.
znaczy sytuacja mogę w odpowiedni sposób wypisać, używając właśnie tego, że będę już bez dwójki szumową, ale za to do wyższych kafirmiego. Ja jeszcze jedną rzecz powiem. To jest 1,26 mniej więcej, czy 1,25 razy. 1,25. Kafirmiego, 2,59, tak. Prawda? Takie normalne kafirmiego. Więc czy 1,25, dobrze. Nawet mi wygodnie mam na rysunku 1,25. Nie chcę. 1,259. O tym, no mówię, 1,25. 1,29,4,1,3. Dziękuję bardzo. Na siódmym miejscu przed poprzestaniem, bo to już dalej. Więc wypisuję jeszcze raz energię kinetyczną, no tylko tak. Tutaj żeśmy mówili, że to jest coś takiego i tak naprawdę jeszcze trzeba by to było pomnożyć przez dwa, żeby to wszystko dotrzeć. I tutaj też pamiętamy, że sumowaliśmy do kafermiego, ale tylko po elektronach o tym samym spin. Tutaj, jeżeli ja przechodzę do ferromagnetyzmu, będę musiał sumować dalej i będę musiał tutaj przesumować już po wszystkich elektronach, bo wszystkie mają ten sam spin. I w związku z tym mogę dostać pewne wyrażenie i teraz będę pytał, gdzie jest lepiej? Tu jest lepiej, czy tu jest lepiej? No to napiszmy energię, a raczej różnicę energii i to jest różnica energii między ferromagnetycznym a paramagnetycznym układem. Okaże się, że to jest, można nawet powiedzieć, że to jest coś takiego, że to jest 0,58 h kwadrat k fermiego kwadrat przez 2 m. Odjąć 0,26 3e do kwadratu podzielić przez 4pi razy k fermiego. I okaże się dalej, że delta równa się 0 dla wielkości, dla, ja to od razu dla koncentracji. Dla koncentracji rzędu 10 do 22 cm do minus 3. Teraz tak, im większa jest koncentracja, tym gęściej są elektrony i tym ważniejsza jest energia kinetyczna. Natomiast ta energia zaczyna dominować dla gazu elektronów, które są rzadsze. Tak jak to bywa. Dla wysokiej gęstości to jest podstawą, to jest zaburzeniem. W niskich gęstościach możemy mówić, że to jest podstawą, która decyduje o zachowaniu się gazu elektronowego, w szczególności o tym, że mamy do czynienia z ferromagnetyzmem. Tak? Więc ostatni, tutaj może slajd, który zdaje się, że jest taki na ten temat. Aha. I to jest coś, co się tam no, zgadza albo nie zgadza z doświadczeniem. No w każdym razie chcę powiedzieć tyle, prawda? Że to, co Hartley Fock przewiduje, to to, że stan ferromagnetyczny może być stabilny, jeżeli tylko gęstości elektronowe nie są specjalnie duże. Na dużej gęstości zawsze ta część kinetyczna będzie dominować, układ będzie paramagnetyczny. To przejście nie jest takie całkiem obawsze. Dobrze. Odpuszczamy Hartley Focka w tym gazie głównie dlatego, że w pewnym sensie jest to dosyć duża porażka. Jeżeli popatrzeć na doświadczenie, prawda, to mamy dwie rzeczy, które chciałoby się porównać i powiedzieć tak. Mamy i ciepło właściwe, i podatność Pauliego, i mamy modele takie. Po prostu gazę. Coś źle napisałem? Nie, nie, bardzo dobrze, bo nie wiedziałem, że to jest 22. To jest wysoka koncentracja. Ale najciekawsze z tego jest, że ta liczba do 22, że ona tyle wynosi, ona wyraża się poprzez stałe uniwersalne. No dlatego, że jak przyrównajemy to wyrażenie napisane na górze do zera, to to jest równanie typu A razy KF minus B równa się 0. I te współczynniki A i B oprócz liczb 0,58 i 0,26 zawierają tylko takie rzeczy jak E i H. Jak tyle żeś włożył, to tyle dostajesz. No nie, ale to stała się, to, stała to, że w tym przybliżeniu ta delta jest funkcją uniwersalną. Tak. Prawda? Czyli gęstość jest, ta gęstość oprócz tego, że ma tę liczbę, jest wzorem. Można by napisać wzór. Tak. No na E razy H tam coś masa tego, elektronu, ma masa elektronu. Tak. No to, i też, to jest trzecia stała. Czyli ta gęstość, który układ przestaje być w tym przybliżeniu para ferromagnetyczny jest, jest uniwersalną gęstością. I dlaczego ona wyda się powiedzieć nie znaczy? To zależy od podłogu i masy elektronu. Tak. No tak, no tak, stałe stałe tak. Znika w stałej planie. Tak. Znaczy ona musi znikać, kiedy H jest równe 0. Nie wiem, czy znika.
Tu jest to nie przybliżenie wiem, modelu, to jest modelu żelu, prawda? No nie, no, to musi być zero, dlatego że musi być... Coś jest niedobrze. Coś jest niedobrze, dlatego że Kafermiego tutaj jest... A Kafermiego wchodzi koncentracja, która jest jednym parametrem tutaj. Aż jedne, dwa typy oddziaływań. Energia kinetyczna i energia potencjalna, prawda? Ze względu na to, czy ona jest wymiany, czy niewymiany, to są dwa te. Jest. Teraz w którymś momencie... Nie, mi się nie podoba, coś jest napisane. Dlatego, że jak H dąży do zera, to jedno wyrażenie w nim znika, drugie pozostaje stałe. I delta robi się ujemne w H dążącym do zera, czego nie rozumiem. No, to ja też. Ja sobie to przemyślę. Jeśli pozwolisz. Jak mój styl jest. Tak. Rzecz do przemyślenia. Rzecz jest, absolutnie jest do przemyślenia. Jeszcze sobie to przemyślę. No. I tak. Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że jeżeli się popatrzy, być może coś źle napisałem, przepraszam. Jeszcze sprawdzę, dobrze? To, co tutaj jest, to tak jak powiadam, możemy powiedzieć, że mamy po prostu swobodne elektrony. Możemy uważać o Hardy, Focke i Jodelium, które właśnie w tej chwili omówiłem. Oraz mamy właściwie doświadczenia. Tu jest źle. Gdzie? Znaczy, tak mi się wydaje. Mianowicie wzorze na E ze znaczkiem X nie ma A. Czyli jest to wyrażenie klasyczne. No to jest, widzisz, no. Jak podzielisz ładunek w kwadracie na E, to dostajesz energię kulombowską. Ja się Nie, ale to ma być energia wymienna. No to nie jest. No to oddaję. Jest fizyka klasyczna, musi być zero. Nie, ona się bierze nie z H, tylko bierze się z antysymetryzacji. Antysymetryzacji nie ma w fizyce klasycznej. No tak, ale dlatego, bo ale to dlatego, ja. Dlatego we wzorze makroskopowym musi być liczba H, żeby karotne zero, musi być zero. Bo to by oznaczało, że taka liczba istnieje w fizyce klasycznej. Też sobie to przynosi. Nie, poważnie mówię, bo jeszcze chciałbym jedną rzecz przedstawić. To bardzo interesująca obserwacja, zdecydowanie przemyślę. Chciałbym jednak wrócić do mojego metodu, do sytuacji, powiedzieć, że mamy tutaj trzy rzeczy, tak jak mówiliśmy. Jeżeli chodzi o porównanie zarówno jednego, jak i drugiego, to metoda Hardy-Focke okazuje się być błędna. Nie tyle błędna, co niedokładna. Jeśli patrzymy zarówno na jedno, jak i na drugie, to się okazuje, że z dokładnością na przykład zależności temperaturowej ciepła właściwego. Już wyjaśniliśmy. W zasadzieśmy sobie wyjaśnili. Bardzo. Bez pisać. To ja jeszcze dokończę. Bez pospół są dobrze. Ja znaczy. Tytuł tego slajdu mówi, że to jest porażka. I on mówi, na przykład, chcę zwrócić uwagę, że my tutaj mówimy o metalach prostych, z pierwszej grupy, nie żadnym żelazie, gdzie orbitale D mogą być istotne. I mówimy o tym, że podatność doświadczalna jest 2. Jeżeli mam model po prostu elektronu swobodnym bez niczego, to jest 1 i 3. Natomiast Hardy-Focke daje mi 12, to znaczy przestrzeliwuje parę procent. I to nie znaczy, że Hardy-Focke jest bardzo niedobry. Znaczy widać, że jest bardzo niedobry, ale to nie znaczy, że w ogóle nie trzeba tego robić, tylko znaczy, że coś żeśmy zaniedbali. I to, co żeśmy zaniedbali w tym momencie, to są korelacje. Druga część mojego wykładu będzie dotyczyła spraw związanych z korelacją. Tutaj znowu przejdę do bardzo prostego modelu. I ten model będzie modelem, znaczy nie jest to model, tylko układ. Układ się nazywa tą hełm, w którym są dwa elektrony. Jest to najprostszy układ wieloelektronowy, można sobie wyobrazić. Natomiast, na podział, to jest takie dosyć, tak jak mówię, kite, to jest dosyć podręcznikowe. Natomiast jak po raz pierwszy zobaczyłem te wyniki dla hełmu, to one mi się na serio spodobały. Więc to bym miał mówić teraz nie tyle z obowiązku, co z przyjemnością i z trudnością. Powiem o innej nieco sytuacji, w której najpierw będę musiał pokazać ten Hamiltonem, no, nie jest jako specjalnie nowatorski oczywiście. Więc ten Hamiltonian, ponieważ jest fizyka atomowa, to przechodzimy do Hamiltonianu, który będzie zapisany w takiej postaci, że to jest
minus delta 1 do kwadratu minus 4 przez R1 dodać minus delta 2 do kwadratu minus 4 przez R2, gdzie tutaj ta delta to jest nabla, tutaj chodzi o część kinetyczną, część potencjalną, i mamy jeszcze 2 przez R1 2 i tutaj w związku z tym przeszliśmy, ponieważ jak mówiła Tomasz, to przeszliśmy do układu, w którym jest znany w fizyce atomowej, że n do kwadratu jest 2, tak naprawdę mamy promień Bohra, prawda, jako jednostkę długości w tym momencie, natomiast jednostką energii jest 1 rydber, to znaczy tam 13 elektronów. No i w tych jednostkach tutaj zaczynamy pracę. Zaczynamy pracę, ja będę tutaj jechał po kolei, prawda? Więc po pierwsze chcemy powiedzieć tyle, że funkcja falowa, i tutaj ja tego naprawdę nie będę już dalej dyskutował bardziej szczegółowo, jeżeli mamy dwa elektrony i one obsadzają stan 1s na przykład helu, to one mogą być albo równoległe, albo nierównoległe, więc spin, jak gdyby, prawda? Spin elektronów, w związku z tym patrzy się na ten spin i się mówi, najpierw symetryzujemy sprawę spinową i mamy do czynienia z singletem albo tripletem spinowym i odpowiednio singletową czy tripletową funkcją orbitalną. Triplet jest, część spinowa tripletu jest symetryczna, singletu, który nas będzie interesował, jest antysymetryczna. W związku z tym, ponieważ część spinowa jest anty, to część orbitalna musi być symetryczna. Będziemy badali funkcje orbitalne wyłącznie symetryczne ze względu na przestawienie. Tak? Teraz tak, w zerowym rzędzie mówimy, zaniedbamy sobie całkowicie energię. Ja będę powolutku włączał różnego typu oddziaływania w tej chwili i to będą cztery kroki. W pierwszym kroku powiem tyle, że mam zerowy rząd i to znaczy tylko tyle, że V znika, prawda? Że oddziaływanie coulombowskie, może w ten sposób napiszemy, jest zero. W tym momencie energia stanu podstawowego wynosi minus 8. Minus 8 rydberów. Każdy jeden elektron, ponieważ to nie jest stan 1s wodoru, gdzie energia by wynosiła 1, tylko mamy do czynienia z helem, gdzie jest dwukrotnie większy ładunek jądra. W związku z tym to wzrasta do 4, trzeba pomnożyć przez 2, bo są 2 elektrony. Funkcja parowa jest po prostu iloczynem orbitala s z odpowiednim tam parametrem zaniku, który jest. Minus 8 W następnym ruchu, i teraz ta funkcja falowa, phi od R, powiedzmy, ona będzie R1, R2, ona będzie wynosić tutaj 8 przez pi z pierwiastkiem, o ile ja pamiętam, eksponent z minus 2 R1, eksponent z minus 2 R2. 2, prawda, to znaczy 2 w tych jednostkach, i gdyby to był wodór, to byśmy mieli po prostu minus r kwadrat, a no dlatego właśnie to był orbital taki slejterowski z zanikiem po prostu podobnym. Jeżeli teraz w pierwszym rzędzie rachunku zaburzeń się będę chciał, prawda, ruszyć do pierwszego rzędu, to obliczę średnią energię oddziaływania przy tych funkcjach falowych. I to będzie poprawka pierwszego rzędu. Prawda? I w tym momencie dostanę, że ta delta... Stan S, tak? Tak. Tak, jak najbardziej. To są stany S. No bo chciałoby się opisać stan S helu, który jest stanem podstawowym. I zbadać, co się dzieje, gdy wyjść poza takie najprostsze przybliżenie. No więc w pierwszym ruchu ja mówię, prawda, wtedy, że ta, włożę tą funkcję phi, prawda, tutaj. Włożę tutaj mój potencjał, który wynosi 2 przez R1, 2. Tutaj też to policzę coś takiego. No i okaże się, że to wszystko razem daje się policzyć, ze względu na to, że no, jakoś tam się wszystko jedno. Nie będę tutaj wypisywać, bo to nie jest jakoś tak specjalnie trudne. I okazuje się, że to jest 5 drugich. O, po prostu. Innymi słowy, z energii, która była 8, mamy energię całkowitą, która będzie wynosiła E1. Ja podsumuję potem w ostatnim slajdzie wszystkie te kolejne poprawki, do których tutaj dochodzę. Energia w pierwszym rzędzie w tym momencie będzie wynosić minus 8, dodać 5 drugich. Przepraszam, a jak jest eksperymentalna wartość? Dojdziemy do tego. Można napisać. Można, by ją to może wiadomo. Już nie wiem. Oczywiście, bardzo przepraszam. Minus 8, minus 5, 8, 0, 7. Rydberga oczywiście, bo tutaj pracuje, prawda?
Więc tutaj jesteśmy 5,5. I tutaj elektron w przeciwnym spinie oddziałuje. Nie 5, prawda? Tutaj słucham? Nie, mówię, tutaj elektrony o przeciwnym spinie oddziałują, znaczy no, to oddziaływanie nie jest kasowane przez oddziaływanie z drzewem, prawda? Bo tu już tak, nie ma żadnego, tylko jest i ona, no i teraz, metoda wariacyjna, którą będziemy chcieli tutaj zastosować i pójść kawałek dalej, to znaczy zrobić to nieco lepiej, będzie polegała na tym, że niby dlaczego mamy wkładać tutaj stan 1s, tak jakby nie było drugiego elektronu. Ta alfa równa 2, prawda? Ona jest wtedy, kiedy ja nie mam drugiego elektronu, mam goły potencjał 2, prawda? I elektron. Jeżeli ja w tej chwili mówię, że da się to zrobić nieco lepiej wariacyjnie, to będę miał 1, 2, a teraz ja ruszam stronę trzecią i w trzecim przypadku ja mówię, zrobimy w ten sposób. Funkcja ta, pojedyncza funkcja jednoelektronowa, będę potem ją brał oczywiście i o czym, dostanę, że L1R2 jest coś takiego. Ona wynosi alfa przez alfa do trzeciej przez pi z pierwiastkiem e do minus alfa L1, e do minus alfa R2. Ja tutaj mówię, że ona będzie nieco inaczej znikała i spodziewam się, że alfa będzie większa od dwóch. A to dlatego, że elektron jeden, prawda, one nawzajem będą sobie ekranować swój potencjał. Nawet potencjał jądrowy, przepraszam bardzo. No i rzeczywiście, okazuje się, że E w tym przypadku to takie zoptymalizowane w tym od alfa jest czymś takim, że to jest dosyć złożone, ale tak naprawdę nie aż takie wyrażenie. To jest 2 alfa do kwadratu minus 4 alfa dodać 5 czwartych alfa. Dodać 5 czwartych alfa i to wszystko razem prowadzi do tego, że alfa to jest optymalizowane, wynosi 2, tak jak dla nieoddziałujących elektronów. Włączamy oddziaływanie, ono robi się nieco mniejszy, mianowicie minus 5 szesnastych. No, energia tam odpowiednio wynosi, mogę to dać, że ona jest równa minus 5 i tutaj mam 695. Więc jak gdyby jestem niżej niż, oczywiście, troszkę niżej niż w poprzednim przypadku, gdzie byłem tutaj, o, obniżyłem to. Natomiast to można, prawda, mówimy w ten sposób, że jądro, że też tak, że elektron widzi zaekranowany jądro. Jądro gołe i zaekranowane pewną częścią drugiego elektronu. To by znaczyło tylko tyle, prawda, że im większe alfa, tym bardziej zwarta jest funkcja. Jak alfa się robi mniejsza, to funkcja się rozbiera, prawda? Robi się mniej zlokalizowana. No i właśnie tutaj to nastąpiło. I teraz różnica, którą tutaj mamy, to jest metoda Hartree-Focka, taka wariacyjna jeszcze, prawda? Bo tutaj nie możemy innych kombinacji brać, jak takiego właśnie tego typu iloczynu. Tak jak mówię, to musi być symetryczne, koniec końców. To jest prawdziwe. To jest policzone w Hartree-Focku. Najlepsze, co potrafimy zrobić, pracując z takimi funkcjami. Natomiast różnica między jednym a drugim jest, to znaczy różnica między prawdziwą odpowiedzią a odpowiedzią Hartree-Fockowską, nazywa się energią korelacji. I korelacje w atomie helu mogą polegać na tym, że elektrony wcale nie muszą mieć tych samych alfa. Innymi słowy, będę miał teraz układ i będę chciał to zbadać, czy przypadkiem nie jest tak, że dobrą funkcją jest funkcja, w której nastąpiły korelacje radialne. Korelacje radialne, tak jak mówię, polegać będą na tym, że nasza funkcja dwóch zmiennych dla dwóch elektronów L1 i R2 dopuszczamy, że L1 będzie inaczej miało inną alfę niż R2. To wszystko musi być symetryczne względem, tak jak mówimy o tej stanie podstawowym z singletem spinowym. W związku z tym ja powinienem jeszcze zrobić, bo to jest R2 G od R1 i teraz mam taką funkcję falową, w której pracuję z F
będzie ta sama stała, prawda? Jakaś tam stała, którą wypisałem, prawda? Więc to będzie alfa do trzeciej, czy też beta do trzeciej. Ja przepraszam, bardzo, beta do trzeciej przez pi. I tutaj będę miał minus beta przez n. Natomiast funkcja g będzie dokładnie tak samo, to znaczy też jakąś taką. Tyle tylko, że będzie. Mam tutaj dwa różne promienie orbity Venus. To funkcję mogę podstawić, a następnie poszukać, jakie wartości alfa i bety, bety i gamy, tych dwóch stałych, prawda, minimalizują mi energię całkowitą. Otóż okazuje się, że w tym przypadku dostaję, że energia alfa z gwiazdką, beta z gwiazdką, to znaczy tym zoptymalizowanym wartością, wynosi minus 5,751, to znaczy jednak jesteśmy lepsi od 69, prawda? Bo tutaj żeśmy obniżyli energię. Natomiast wartości alfy i bety są takie, że to jest 2,18 oraz 1,18, powiedzmy. I teraz widać wyraźnie, że te elektrony się radialnie rozseparowały. Jeden z elektronów ma 2 i 1, to znaczy ten, który ma dwa duże, jest blisko jądra i on, gdyby, jeszcze raz powiem, gdyby nie było drugiego elektronu, miałbym tylko jeden elektron, jego funkcja miałaby dokładnie 2 tutaj, prawda? Gdyby nie miał dwóch protonów w jądrze, tylko jeden, to wtedy alfa wynosi 1. Bo jesteśmy po prostu w atomie wodoru. Więc to, co się stało tutaj, to jest tak, że dopuściliśmy korelację radialną. Jeden z elektronów spadł bardzo mocno i związał się z jądrem, zaekranował mocno jądro, więc ten drugi, który jest daleko, efektywnie widzi ładunek nie 2, tylko 1. Tak? I nastąpiła, tak jak mówię, korelacja radialna między tymi dwoma elektronami. Teraz to nie jest wszystko, bo można teraz zrobić następny krok. I pomyśleć o tym, czy skoro one tak rzeczywiście, to odpychanie widać wyraźnie, że prowadzi do tego, że one się próbują unikać w sensie promienia, w sensie odległości od jądra, to następny ruch będzie taki, że będziemy myśleli o tym, że one pewnie próbują się również unikać w sensie radialnym. No to włączmy korelację radialną. Prawda? Teraz mamy korelację radialną. Kontakt. Po to, żeby włączyć korelacje kątowe, musimy włączyć nie tylko stany S, ale i stany R. Do tej pory te wszystkie funkcje falowe, z których korzystaliśmy, były odpowiadały L równa się 0, to znaczy orbitalnemu momentowi pędu, który znika. Jeżeli chcemy teraz myśleć, prawda, pamiętamy o tym, że orbital P to jest taka ósemka, więc on nam dopuści to, że one tego typu ósemki, czy też odpowiednie kombinacje orbitali P powinny nam dopuścić do tego, że będziemy mieli elektrony, które się jakoś będą zaczęły lokalizować w przestrzeni, no również, prawda, unikając się kątowo. To znaczy funkcją falową w tym momencie będziemy chcieli mieć taką funkcję, która w dalszym ciągu spełniała warunek, że L znika. I w związku z tym będziemy próbowali dopuścić taką kombinację stanów P, która byłaby symetryczna, prawda, ze względu na przestawienie, zachowując ten warunek. I okazuje się, że można to zrobić. I taka funkcja falowa wygląda w ten sposób. Ja ona pisze jako H, od R1 i R2 od razu. I powiem, że to jest jeden z przez pierwiastek z 3. I tutaj będę miał trzy kolejne takie iloczyny. H1, 0. H1,0 za sekundeczkę wypiszę, co to są dodać. H1,1 od R1, H1 minus 1 od R2 i żeby było symetryczne, H1 minus 1 od R1, H1,1 od R2. To jest taka część, która spełnia nasz warunek, jest symetryczna, a funkcja H 1 i, jak się nazywa, 1 m raczej, żeby było klasyczne oznaczenie, ta funkcja będzie pewną,
tutaj będę miał pewną stałą cenę D, powiedzmy, która będzie normalizować to wszystko, to ta funkcja musi być typu P, w związku z tym tutaj musi się pojawić R. Musi się pojawić również R do minus A na R, żeby był dobry orbital i żeby był 1N. Więc trzy harmoniki sferyczne, to jest, prawda, funkcja, to jest jak gdyby orbital preatomowy. On w dalszym ciągu ma swoją gamę, którą to znaczy, to będzie taki eksponent, tak jak trzeba. Tutaj się pojawi R, bo to jest związane z L, pierwszym L, i trzy, dadzą mi trzy takie kombinacje. I teraz ja szukam, jeżeli tą funkcję, prawda, mogę nazwać jako, nie wiem, F powiedzmy, to całkowita funkcja farowa. W tym przypadku. To jest w sumie, tak. Funkcje H nie muszą być funkcjami własnymi operatora momentu pędu. No jak są harmonikami, to może są, ja nie wiem. Ale chyba nie są, dlatego że mam H1N, mam N, tak? Czyli jedno jest, pierwszy wyraz H1, 1 ma M równe 1, a drugi ma M równe minus 1, to na raz co same nie mogą być funkcją własną operatora LZ. Całkowitego operatora tak. pędu. Nie, ale LZ ja się pytam. Ale co to no nie, nie może być. Znaczy... Pan składa operatory pędu. A, bo jeszcze, że się skasuje z tego drugiego. Nie, no to właśnie, to jest zasada. Zasada. Ale tak, jak ja na środek. Tam nie ma nam reguły trójkąta, tam się często daje. Ja tam nie siedzę na środek, tylko patrzę na środek. To koni, to te to katety miały takie klapki. Dokładnie. Żeby się nie poczuły na trampolinie. Żeby się nie poczuły innymi jamami. Koncepcja byłaby taka, że skoro tutaj wyraźnie widać, że to jest dobra droga, bo to obniża energię całkowitą, to będę chciał uzyskać kombinację liniową tej funkcji falowej i tej funkcji falowej. I tak to jest robione tutaj. To znaczy tutaj mówimy, że mam coś, co się będzie nazywało powiedzmy lambda i będę miał tutaj to H od R1 i R2. A tutaj po to, żeby mi się wszystko dobrze zgodziło, to będę musiał mieć takie wyrażenie 1 nad pierwiastek 1 dodać lambda minus, przepraszam, do kwadratu i włożę tutaj moje funkcje tutaj fg minus gf dodać, przepraszam. W ten sposób będę miał funkcję, która jest znormalizowana i tak dalej, ale jednocześnie... Czyli mamy jedną skalę wariacji mniej więcej. Mamy jeden to jest to, lambda, to znaczy udział tej funkcji, prawda, względna waga i jeszcze tutaj będziemy mieli trzy, czyli mam trzy. Więc teraz jest od cholery. Dokładnie. A, beta, B, gamma. Czyli tam są dwa, cztery, pięć parametrów. Gamma ja tutaj mogę wszystkie właśnie. Parametrów w sumie to wszystko jest można. Alfa, beta, gamma. Alfa, cztery. Pięć parametrów to już można nawet. Nie, cztery. Alfa, beta, gamma. A skąd AB? A bo tam to są normalizacje. Tak. Znaczy, ale z czterema parametrami to też można dopasować, że się nie jest płacą. Absolutnie. Więc oni tutaj to robią, że energię, ale wyobraź sobie, że nie do końca. To znaczy, mimo że masz cztery parametry, to nie do końca jeszcze prawie tak, bo wiemy o tym, że musimy osiągnąć coś takiego. Przepraszam, to nie są niezależne parametry. Jak mam prawdziwy rachunek wariacyjny, mam nieskończenie wiele parametrów. Z nieskończonego wielkiego zbioru funkcji my sobie zbieramy tylko pięcioparametrową rodzinę. Mm-hmm. Więc to nic dziwnego, że nie dochodzimy, bo będziemy myśmy totalnie idealnie do tego celu. Ale chodzi mi o to, że równanie będzie na 5 zmiennych. Dobrze, ale na cztery przybliżamy równanie na 4 zagadnienie wariacyjne, zagadnieniem szukania zmiennych, pięciu zmiennych zamiast całego w samym wyborze funkcji. Znaczy, to jest dobrze. Nie zrozumiałem. Upraszczamy sobie życie. Wypraszczamy się, no tak oczywiście, że sobie wypraszczamy się. Więc tutaj tak to wygląda, że... Jak się uda. Ta ostatnia energia, to ostatnia energia, która jest energią z gwiazdką od tych parametrów alfa, beta, gamma z gwiazdką i co ten lambda jeszcze, tak? Jeszcze żeśmy mówili lambda, wynosi minus 5, 79. Krótko mówiąc, nie jest źle. Jeszcze do końca żeśmy się nie zbliżyli, ale jest wyraźna poprawa, to znaczy jest ciąg dalszy tej poprawy. Włączenie korelacji kątowych w dalszym ciągu. Przepraszam, to lambda z gwiazdką ile wynosi? Znaczy, jaki jest udział?
Wygląda to w ten sposób, że mam tak. Alfa i beta jest podobnie tak jak było. Alfa beta jest tak jak było w klawierze, to znaczy jest 2,17 i 1 i 2. Z grubsza rzecz biorąc, prawda? To znaczy jeden jest bardzo blisko ekranu, a drugi jest prawie wodorowy. Dobrze. Teraz tak, mam, że gamma z gwiazdką jest 2,47, co jest dla mnie troszeczkę mniej oczywiste, bo tutaj ta funkcja, prawda, R dla Z, to nie jest woły, tylko dla mnie to troszeczkę co innego, prawda? Natomiast ta lambda nie jest duża, bo ta lambda jest rzędu 0, znaczy taką wartość literatury, która może dostać 6,18. To nie jest dużo, ale w dalszym ciągu nie jest dużo. Tak? Właśnie. Więc coś tam nam nie bliżej. Więc to teraz ja pokażę. Znaczy problem jest, że my, jak zaczynamy to lecieć, to my nie wiemy, że mamy dojść do minus 5,8. W pewnym sensie my wiedzieli. Historycznie. Znaczy doświadczenicy nam powiedzieli, tak? Nie, teoretycy nam powiedzieli. Ja przepraszam, bo tutaj coś nie możemy tylko od góry oszacować, że tak samo proszę. Troszeczkę. Chcę powiedzieć, że tutaj są na ten temat, prawda, są dwie prace, do których ja się odnoszę. Pierwsza praca to jest 58 rok i pan Pekeris z Weizmanna w 58 roku obliczył ground state of two electron atoms. W szczególności, prawda, w szczególności, tutaj to jest kawałek z jego, a to tu nic nie widać, prawda, ale to są takie obliczenia, gdzie on próbował być na serio bardzo. To lepiej nie pokażę. Wygląda czasem były piękne, w związku z tym można by było spróbować. Nie, rzeczywiście może i nie pokażę rzeczywiście. Nie, tak, dobra, tak, no w każdym razie liczył, to wszystko są indeksy, prawda, i on mówi tutaj the recursion relation between the ALM thus obtained contained 33 terms is, prawda, i to jest ta właśnie rekursyjna relacja, która ma, to jest wzór numer 22, no i jak on coś takiego dalej już tam wylicza, to wygląda na to, że to jest power teoretyczny i to jest to minus 5,807. Natomiast drugą pracę, którą tutaj ja studiuję, którą tutaj czytuję, to jest Journal of Chemical Physics, tu jest pan Silverman, Blata, Simatsen i oni mówią Simple Configuration Interaction Wave Functions. I to są właśnie te funkcje falowe, gdzie dodatkowo włączyliśmy korelacje radialne i kątowe. Prawda? I oni w tym tutaj przedstawiają dokładniejsze rachunki, jak to się robi. I podsumowując, jeżeli nie ma w ogóle oddziaływania, to dostaniemy minus 8. Włączenie Hartree, tego pierwszego głąbowskiego, to jest minus 5,5. Potem Hartree Focka włączyłem i to był ten z jednym parametrem wariacyjnym, który był alfa, promień zaniku. Okazało się, że tutaj da się coś ubrać jeszcze z minus 5 do minus 7. To był Hartree Focka. Z minus 5,72 do 75, a następnie do 79 przechodzę, włączając korelacje radialne oraz radialne i kątowe. Dokładny to jest minus 5,80. Więc ja jestem tutaj już taki niezły. No i tu widać, że to jest takie prawo law of diminishing returns. Jeżeli jeszcze włączysz skończoną masę jądra, korekcję relatywistycznej. Nie, oczywiście, że teraz ja się pogubiłem już zupełnie. Tak. Jeżeli można jeszcze tylko powiem, że to wyglądałoby, prawda, na to, że mamy jeden elektron. On tu powinien się odciąć. Ten elektron siedzi tu. Ten drugi elektron siedzi tam. Ponieważ on i tak nie siedzi na żadnym kółku. I tak dalej. Nie, ale ja się czegoś pogubiłem. Tak. Ten Hamiltonian mnie zaskoczył. Tak. No bo, a ja, czym się to różni w tej chwili? Mam dwa elektrony. Tak. I oddziałujące jak kulomboską. No powiedzmy ten słon. A czym się to różni od cząsteczki wodoru? Cząsteczki wodoru? Która ma dokładnie dwa elektrony. Oddziałujące proszę? H minus. No, ale nie, to znaczy H2. Znaczy ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Skończył. Dziękuję.